Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem BAT. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do oglądania tego odcinka. Basic Attention Token, czyli popularny BAT, jest to token oparty o blockchain Ethereum, token ERC20, integralna część przeglądarki Brave, która jest zbudowana na silniku Mozilla. Celem tego projektu jest możliwość nagradzania osób korzystających z internetu, tutaj zarówno twórców treści do internetu, jak i osób biernie korzystających z internetu poprzez na przykład wyświetlanie reklam. Zobaczmy, czym ten projekt odnośnie procesu rozwoju oprogramowania może się pochwalić. Portal CoinPaprika, zakładka Overview, podstawowe informacje o tokenie. Tutaj znajduje się informacja, iż ten projekt jest w fazie beta. Tutaj nie udało mi się tego ustalić wobec informacji, które się znajdują na stronie tego projektu. Myślę, że ten projekt jest już w fazie działającego produktu, gdyż wiele osób korzysta z tego narzędzia, nawet u nas na YouTube. Także zakładka Code Progress, wykres przedstawiający liczbę commitów w ujęciu czasowym do jednego z repozytoriów tego projektu. 8 osób zaangażowanych w jego rozwój, 35 gwiazdek na GitHubie. Przejdźmy sobie na stronę organizacji na GitHubie. Organizacja Brave Software International. Dwa istotne repozytoria z punktu naszego widzenia. 45 wszystkich repozytoriów. My zajmiemy się tutaj właśnie repozytorium odpowiedzialnym za przesył mikropłatności. Silnik ten napisany jest w języku JavaScript. Tutaj wybór tego języka myślę, że nie jest za bardzo dyskusyjny. Język JavaScript może być do tego wykorzystywany. Raczej sposób działania tej platformy nie będzie kolidował za bardzo z wydajnością samego języka. Nie tworzymy tutaj dużej infrastruktury. To repozytorium służy jedynie za ten właśnie interfejs pozwalający na przesłanie konkretnych tokenów z jednego adresu na drugi, a wszystko to już realizowane jest na blockchainie Ethereum. Także przyjrzyjmy się, co tutaj ciekawego można zobaczyć. Zakładka Issue. Obecnie 26 otwartych, ponad 160 zamkniętych. Dosyć ubogie jest tutaj to labelowanie, także nie za bardzo można na pierwszy rzut oka doczytać się, o co w tym wszystkim chodzi. Uwagę zwraca to, iż większość issue przypisanych jest do jednej osoby. To oznacza, że ta osoba odpowiedzialna jest za rozwiązanie tego konkretnego issue, do którego została przypisana. Pull requesty. Tutaj widzimy, że prawie 500 zamkniętych pull requestów, 20 otwartych, także sporo pracy oczywiście na tym projekcie zostało już wykonanych, co oczywiście może potwierdzić jego działająca funkcjonalność, gdyż pewnie wiele z Was korzysta z tego, by nagradzać twórców w internecie, bądź sami odbieracie te tokeny. Zakładka Projects. Tutaj niestety nic się nie znajduje, ale tak jak mówię, w przypadku działającego produktu ciężko byłoby tutaj coś umieścić. Wikipedia na portalu GitHub przekierowuje na główną stronę repozytorium. Zakładka Security. Tutaj nie znajdziemy informacji o żadnej polityce zarządzania podatnościami bądź ujawnianiem tych podatności. Natomiast projekt ten łącznie z projektem Brave ma swój program Bug Bounty na portalu HackerOne. Widzimy, że program ten jest tutaj założony już od
października 2016 roku, także dosyć długo ten program tutaj funkcjonuje. Bardzo dużo zgłoszonych i zatwierdzonych raportów, 120 to chyba najwięcej jest obecnie, jak do tej pory, omawianych przeze mnie projektów, ale to świadczy o tym, iż ten projekt po prostu jest już wykorzystywany w rzeczywistości i wszelkie błędy bezpieczeństwa, które, że tak powiem, stosunkowo szybko i łatwo można wykryć, ewidentnie zostały już tutaj zgłoszone do organizatorów i program, jak i cały projekt został usprawniony. I oczywiście informacje, które repozytoria ze strony organizacji podlegają pod ten program, wobec których można szukać potencjalnych błędów w zabezpieczeniach. Zakładka Insights na portalu GitHub. Aktywność deweloperów tego projektu. Widzimy w ciągu miesiąca zmerdżowanych 15 pull requestów, 8 zamkniętych issue. Także projekt wygląda na rozwojowy. Widzimy, że ale systematycznie merdżowane są tutaj kolejne pull requesty. Kod ten jest dołączany do głównej gałęzi projektu. Myślę więc, że nie za bardzo jest co tutaj w tym zakresie komentować. Jeśli chodzi o roadmap tego projektu, ten znajdujący się na stronie jest dosyć ubogi i według tego roadmapu projekt ten zakończył swój rozwój w 2018 roku, czego nie potwierdza oczywiście działalność zespołu na GitHubie, gdyż tam, tak jak widzieliśmy, cały czas aktywność jest widoczna. Także ciężko rozszyfrować, jakie są kolejne etapy rozwoju tego projektu, czy tutaj organizatorzy planują jakieś większe zmiany. Jeśli tak, to później będzie można to weryfikować, oczywiście porównując to do aktywności już po stronie samego GitHuba. Na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Myślę, że w tym momencie i na tym etapie nie za bardzo jest co tutaj komentować, ani coś śledzić. Poczekajmy, aż pojawią się jakieś zapowiedzi odnośnie może wersji 2.0 tego projektu. Wtedy prawdopodobnie zostanie również zaktualizowany roadmap do tych zaplanowanych działań. Na tę chwilę tutaj warto śledzić oczywiście potencjalne nawiązane partnerstwa tego projektu, tak jak na przykład miało miejsce z Wikipedią, czy wszelkiego rodzaju dodatki, jak na przykład do Twittera, gdzie można szybko przekazać tipa konkretnemu użytkownikowi tego serwisu. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście zapraszam do komentowania tego filmu poniżej w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o umieszczenie ich właśnie w tym miejscu. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu. Dziękuję, cześć.